We wtorek 19 czerwca w hali sportowej w Cieszynie odbył się Mini Mundial 2018 Sportowy tryb życia bez narkotyków i przemocy. Na wydarzenie to zaprosił komendant powiatowy Policji w Cieszynie, dyrektor zakładu karnego w Cieszynie wraz z Wydziałem Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Komendzie powiatowej Policji w Cieszynie Darek Mundur i mamy rzecznika prasowego pana Krzysztofa Pawlika. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Brawo dla was. Serdeczne podziękowania dla pana Roberta Kurczyka z Wydziału Sportu. Dziękujemy za wsparcie, bo naprawdę wszystko było na wysokim poziomie, także dziękuję bardzo za obecność. I dla naszych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie dziękujemy ślicznie. Proszę Państwa, piąte miejsce w dzisiejszym turnieju zajęła Szkoła Podstawowa nr 2. Czwarte miejsce po niezwykle zaciętym ostatnim pojedynku Szkoła Podstawowa nr 7. Trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 6. Zapraszamy serdecznie. Szkoła Podstawowa nr 6 zdobyła 4 punkty. Tyle samo co Szkoła Podstawowa nr 7. Natomiast bezpośredni pojedynek wyłonił tutaj zwycięzcę i Szkoła Podstawowa nr 6 wygrała. Gratulujemy bardzo. Trzecie miejsce. Nr 3. Zapraszamy! Szkoła Podstawowa nr 3 to była 8 punktów. Panowie, bardzo dobrze reprezentujecie. Druga zawsze najlepsza. 9 punktów zdobyli w dzisiejszym turnieju. Wyprzedzili o jeden punkt Szkołę Podstawową nr 3. Gratulujemy zwycięzcom. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.